normalnie. Jadę do Warszawy, a potem jadę pociągiem do Gdańska. A Olsztyn nie jest nad morzem? Tak jest. Próbujemy drwala śniadaniowego. Pierwsi w Polsce. Let's go. To mięso kiełbasa smakuje. Czuję. Jak kiełbasa. Pigeons. Musisz się zapytać, bo nie wiem czy tu, bo jestem się nowej się okazyjny. My dopiero ruszamy za... Kolejny. Dobra. Kamil, zgadzasz się, żeby być w filmie? Nie. Nie zgadzam się. Grzegorz. Kulturalnie kawkę, babki. Thank you.
z pytaniami na temat segregacji. Tak, gdzie co się wyrzuca? A pokaż jeszcze raz. Atrakcje trochę was musimy rozruszać, bo widzę, że jeszcze kawa wam nie weszła. Ojej, ojej. Naprawdę! On mówi tak, z truskawką, dostał z wiśnią. Ja proszę o owoce sezonu, bo ona się pyta, banan czy borówka? Hania, borówka. Teraz? A może być z bananem? Ale masz borówki. Co? Masz borówki. No tak, ale chodzi o to, że ja chciałem same borówki, teraz, ale musiałem mieć mieszane, nie? Która? A ty z czym masz? Zwykła bidać mi tam. Bidot. Serio? Co? Najlepszy jest. Posypiam go. Dawaj. Jakie masz pytanie? Zanieczyszczenie powietrza, które unosi się w atmosferze. Plecak! Wow! Serio, temperatura bardzo wpływa na moje włosy i nie odzywałam się tutaj w ogóle, ja wiem. I właśnie dzisiaj był ten event Czysta Polska, w sensie Czysty Bałtyk i właśnie czyściliśmy morze, też lasy, zbieraliśmy po prostu śmiecie, ale oprócz tego działo się też dużo innych rzeczy, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie, wiadomo, gorąco, bo chyba 31 stopni, a ciągle jakby padało na nas słońce. A byliśmy w koszulkach, bo dostaliśmy koszulki. To jest akurat mojego brata, ale tak wyglądają. Do tego jeszcze worki, rękawiczki, właśnie worek na śmieci. I też zobaczyłam niektórych z was, więc jest mi bardzo, bardzo miło, bo też sobie zrobiłam zdjęcie i się bardzo cieszę, że mogłam was spotkać na żywo. Jestem za to bardzo wdzięczna, bo jeżeli tak kogoś się spotyka w realu, że naprawdę jesteście, to jest coś niesamowitego. Idziemy też wieczorem jeszcze na właśnie wspólną kolację. To chyba jest obok naszego hotelu. Jeszcze nie wiem, mamy właśnie teraz czas, żeby... Właśnie ja się przed chwilą umyłam, teraz się myje mój brat. Byliśmy cali po prostu spoceni, w piachu byliśmy. O Jezu, masakra. Ja jeszcze się właśnie nie ogarnęłam, tylko zdążyłam się umyć, przebrać i to tyle. O Jezu, wiesz co, musiał na górę do góry. Jak to jest? Góry do góry.
nie zbierał głosu. Także ci narko. Ola, mamy w fakturze. Zapytałem. Patrz, pink kokonat jest. Przepiękna jest. Przepiękna, przepiękna. Myślałam, że nie będziesz mógł wyjść. Okrągły dźwięk, spędzwowiec, co? A ty jest taka... Ej nie, a wiesz czemu?